Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, w którym Najświętsza Maria Panna chciała przekazać tajemnicę, chciała przekazać objawienie o Bożej miłości, o nawróceniu, o tym, abyśmy podążali drogą zbawienia za Chrystusem, gdzie właśnie ona, Maryja, jest naszym przewodnikiem. W tej mszy świętej uczestniczą grupy z Polski. Ja z grupą z Józefosławia modlę się w intencjach przekazanych mi przez grupę z Józefosławia, w tych wszystkich intencjach, które zamawialiście. Ksiądz Szymon i ksiądz Józef modlą się również w intencjach zamówionych przez swoją grupę. Pozostali kapłani w intencjach wiadomych Panu Bogu. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z nich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zsiadający: wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zsiadając na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże.
Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na chwilę. Przybyliśmy do Fatimy z różnych zakątków naszej ojczyzny, z różnych stron Polski. Słyszałem z Opola, z Łodzi, pewnie jeszcze z innych miejsc, my z Józefosławia. Przybywają tutaj pielgrzymi z całego świata, z Europy, ze wszystkich krajów, aby zawierzać swoje prośby, swoje dziękczynienia, swoje błagania Matce Bożej. Aby to właśnie Maryja, Matka Jezusa, wypraszała dla nas potrzebne łaski, aby to ona za nami orędowała, aby to ona też pomagała nam zmieniać swoje życie. Dlaczego właśnie przychodzimy do Maryi? Ponieważ ona jest Matką Jezusa, ale również ona w ten wyjątkowy sposób uczestniczy w dziele zbawienia. Właśnie ta dzisiejsza scena, jaką usłyszeliśmy, scena spod krzyża, kiedy Jezus mówi: Niewiasto, oto syn Twój, następnie do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I właśnie przez to wydarzenie Maryja jest również matką dla każdego z nas. Jest matką nas samych, matką naszych rodzin, naszych parafii, matką wszystkich ludzi na ziemi. I właśnie ją możemy z tą ufnością, jaką ma się do matki, możemy prosić, aby orędowała za nami. Ale ta obecność w sanktuarium fatimskim to nie tylko nasze prośby, nie tylko nasze dziękczynienia, chociaż one są bardzo ważne, ale również to przesłanie, jakie Maryja przynosi nam i właśnie w tym miejscu je słyszymy. A więc wielka prośba o nawrócenie, o modlitwę różańcową, o przemianę serc. A więc zanośmy nasze prośby za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujmy, prośmy, przebłagajmy, ale również
zmieniajmy nasze serca, nawracajmy się, chciejmy być bliżej Boga na co dzień. Niech również w naszym życiu spełnią się słowa tej Ewangelii i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Każdy z nas niech przyjmie Maryję do swojego serca, niech uczyni ją swoją królową i niech Maryja prowadzi nas do zbawienia, do spotkania z Jezusem, bo to On jest dawcą życia. Amen. Powstańmy. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, matkę swego Syna, za naszą matkę. Za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas tu zgromadzonych i za nasze rodziny, za nasze miasto, za nasz naród, za wszystkich ludzi, aby za stawiennictwem Maryi, poszukujących Chrystusa, odnaleźli Go. Grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tych wszystkich intencjach, w których my kapłani sprawujemy tę mszę świętą, ale również w tych wszystkich intencjach, które mamy zapisane w naszych sercach, aby Pan Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej raczył je przyjąć i spełnić. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu, za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twą obronę, Ojcze, na niebie, grono tych dzieci swój powierzało. Ty nam błogosław.
dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce zeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Franciszkiem, Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który palisz cały świat, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który palisz cały świat, zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Chrystusowi Najświętszy, boskim sakramencie, ile mi tu godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalony, Jezu na miłości. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zawierzmy się na koniec tej mszy świętej opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.